Pracownicy Kolei Śląskich czują się zastraszani. Wszystko zaczęło się od zdjęcia zamieszczonego przez spółkę w sieci. Miało ono podsumować spotkanie, podczas którego, jak czytamy, wybrzmiała pełna jedność załogi w kwestii nowej taryfy biletowej obowiązującej od 11 grudnia. W odpowiedzi na ten internetowy wpis pan Tomasz, przedstawiciel związku zawodowego, ale również kierownik pociągu, zamieścił w sieci film, w którym prostował kwestię rzekomej pełnej zgody. Film był szeroko komentowany. Właściwie wszystkim pracownikom, którzy wypowiadali się na tej stronie naszego fanpage'u Kolei Śląskich, wdrożono postępowania wyjaśniające, dlaczego takie wpisy miały miejsce. Chciałbym podkreślić, że większość tych wpisów, właściwie wszystkie, są tylko i wyłącznie obroną naszej godności, są jakby wyprowadzeniem podróżnych z błędu, są też jakby wyrażeniem własnej opinii, do której każdy przecież ma prawo. Wezwania do złożenia wyjaśnień pracownicy komentujący film i opublikowane przez Koleje Śląskie zdjęcie otrzymali jeszcze przed świętami. Niektórych zaproszono na bezpośrednie rozmowy z prezesem. Związek zawodowy w porozumieniu z pracownikami postanowił o wszystkim poinformować marszałka województwa. Urząd Marszałkowski na bieżąco monitoruje sytuację w jednostkach podległych. Są odpowiednie procedury, departament w Urzędzie Marszałkowskim takie pismo przekierował do Rady Nadzorczej Kolei z prośbą, aby się tej sprawie przyjrzeć, przeanalizować. Pod listem skierowanym do marszałka swój głos poparcia wyraziło ponad 120 pracowników. Jak przekazało nam kilkoro z nich, w spółce zachęcano do wycofywania podpisów i straszono konsekwencjami. Byli dziś pracownicy Kolei Śląskich wskazują, że podobne zachowania miały już miejsce w przeszłości, obecni planują odejść z pracy. Kiedy mnie nagrodzono właśnie za to, że dobrze reprezentuję spółkę, znalazły się w spółce osoby, które po prostu zanegowały to, że dobrze tą spółkę promowałem, że przedstawiałem ją w dobrym kontekście i według mnie nawet pan marszałek ani pan prezes nie wiedzą o tym, co po prostu w przeszłości się działo. A w przeszłości byłem atakowany przez różne osoby, które chciały mi udowodnić, że po prostu jestem złym człowiekiem, że źle działam na wizerunek spółki. Chcę zrezygnować z pracy. Ta praca dawała mi wiele satysfakcji. Bardzo uwielbiałem tą pracę. Uwielbiam pracę między ludźmi. Do 11 grudnia miałem frajdę z tej pracy. O komentarz w sprawie poprosiliśmy przedstawicieli Kolei Śląskich. Jak przekazał nam rzecznik prasowy, nie ma tu mowy o przejawach mobbingu. Podkreśla natomiast, że dobre imię spółki jest priorytetem, stąd treści zamieszczane w sieci są na bieżąco monitorowane, a potencjalne nieprawidłowości omawiane z pracownikami. Prawdą jest również, że spółka wszczęła kilka postępowań. Mamy tę możliwość jako pracodawca sprawdzić, czy ktoś nie narusza dobrego imienia spółki, nie obraża współpracowników, podając informacje nieprawdziwe, a przede wszystkim, czy nie dezinformuje pasażerów. I to jest sprawdzane. Chcemy to jak najszybciej wyjaśnić, zamknąć tę sprawę, ponieważ należy tego typu rzeczy zrobić szybko po prostu. Nie ma co tu przedłużać. Oczywiście z pełnym poszanowaniem wszelkich możliwych przepisów obowiązujących pracowników, pracodawcę. Jaki będzie finał konfliktu, pokażą pewnie najbliższe tygodnie. Pracownicy, którzy informowali o nieprawidłowościach, podkreślają, że nie działają przeciwko firmie, a walczą z dezinformacją. Koleje Śląskie natomiast wskazują na to samo, chcąc zażegnać spór bez szkody dla podróżnych.